Witam agenci serdecznie, Lesiu się kłania. A dzisiaj gramy sobie w Dead by Daylight, ale killerkiem. Trenujemy też nową dziedzinę. Oczywiście, że zagramy sobie killerkiem, potem może survem. Niespodzianka, agenci, żyję, miewam się świetnie. Wczoraj miałem off, ponieważ postanowiłem trochę wesprzeć to, co się dzieje obecnie w naszym kraju i w racji takiej, że nie chcę wyrażać w szczegóły, to po prostu wiedzcie, że chciałem po prostu wyrazić swój sprzeciw względem idei politycznych, więc żeby nie wdrażać za bardzo w szczegóły, to po prostu powiem wam, że zwyczajnie no to, co się obecnie dzieje, podkopuje autorytet Polski w dziedzinie naszego kraju, przez co też zostałem sprowokowany do stworzenia jakby swojego stanowiska. Czy warto, czy nie, to już się określi agenci, jak przyjdą pierwsze plony. Na przykład przyjdzie nam zbadać reakcję polskich polityków na ten temat, bo tak naprawdę nie wiemy, co możemy spotkać i ogólnie kto jest w DBD dzisiaj? O, sporo osób jest w Dead by Daylight. O, Mycha jest i Koltek, i Arbus, ja pierniczę, a może zaczniemy sobie jednak od surwów. Zobaczymy, co robi Arbus. Powiedzcie, agenci, ja się nie spodziewałem takiej aktywności w DBD dzisiaj. Wiecie, zdarza się tak, że mamy że my wszyscy jesteśmy na nagle, wiecie. Dobra, Koltek sobie tutaj pyka w Dead by Daylight. Czy Arbus dalej gra? Jest Arbus, jest i gra. O, wow, no pięknie. I co robi Arbus? No i co by tutaj zrobić? Dobra, zrobimy, agenci, tak. Jeżeli ktoś jest chętny na granie w Dead by Daylight, cześć, siemka, to wtedy przejdziemy na surwa. Jednakże na tę chwilę zagramy sobie killerem.
Wiem, rezydencie, jakże to ty, witam. O! Tunel może zobaczyć profile. Przynajmniej dwóch z nich. Kto to jest? Niemiec, spoko. A ten drugi? Niemiec. No to mamy spoko giercojkę. Dobra, weźmiemy sobie coś ciekawego, na przykład, nie wiem, to i to. I jedziemy. Ghostface'ik jest grany. Siemka, rezydenci, jak witam na czacie. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nie no, spoko. Każdy jest jak tego. Jak może, rezydenciak. Rezydenciak, no. Ja obecnie dopiero zaczynam streamować, więc generalnie szybko nie skończę. Muszę tylko sprawdzić, czy mnie słychać. Okej, okay, mamy głos. Prawdopodobnie odbije się echem w najbliższym czasie. A nam przychodzi... O, już rundka. Oczywiście, żeby nie było, ja będę grał nie tylko Ghostface'em, ale Ghostface jest na początek. Bo wszyscy mi zarzucają, że gram tylko Myersem i... Tak na dobrą sprawę, to nie myślę o nikim innym. Nie spaliła mi witki. Dobra, stary, koniec. Dobra, stary, koniec tego.
Bardzo dobrze, panowie, pomagacie mi. Ciekawi mnie ten bałwan. On tutaj stał? Trudno. O, dzień dobry. Mi tam nie zależy na tym, żeby ich zabić. Bardziej zależy mi na dobrej zabawie. Jak chłop dobrze się lupuje,
Znowu on? Pewno wam powie się... Haha, frajer. Ale agenci to nie jest do końca też tak. Dziękuję. Ja cię zabiję. Nie, ten z latarą nie żyje. Dobra, najważniejsze jest to, aby zbić tyle palet, ile należy. Mam w głębokim poszanowaniu, czy ich zabiję, czy nie. Na razie liczy się zadanie. Bo wiecie, Blood Points to jest coś, co warto zdobywać. Niech se zwiewa. Bo ja widzicie, ja muszę zbić 50 palet. Nie mam jakichś specjalnych wymogów, jak ma wyglądać dany stream. O, świetnie. Felix będzie miał swój zegarek. Zastanawiam się, czy nie zagrać teraz artystką. Albo wiecie co? Nie. Zagramy sobie kimś innym.
W ogóle coraz bliżej jest do świąt, agenci. Macie już przygotowane prezenty dla bliskich? Liczę, że tak, bo ja już mam. W ogóle to nie jest tak, że ja, agenci, nie mam z kim grać i dlatego wziąłem sobie killera. To nie tak. Gdybym chciał, to bym tak naprawdę wszedł do Arbuza, dałbym czy slocik wolny, albo wszedłem do kogoś innego. No ale tylko po co mamy ich pytać, jak chce grać killerem dzisiaj? Akurat dzisiaj naszła mnie chęć, że Dead by Daylight będę robił solowo i będę ją robił z tą grę z samemu na sławkach, jak widzicie, jestem też słychać mnie wyraźniej, nie słychać takiego rozprzestrzenionego dźwięku. Gram z przypadkowymi randomami. A i też poćwiczę siebie jako killer. Owszem, mówiłem na live u Arbuza, że ja głównie nie gram killerami na live'ach, bo ja się zwyczajnie nie potrafię lupować, ale generalnie po co ja mam grać killerami, kiedy nie mam zwyczajnie na to ochoty? Killerami gram zazwyczaj między streamami albo po nich, żeby po prostu sobie poćwiczyć, jak to jest grać po tej drugiej stronie barykady. Tutaj akurat dzisiaj postanowiłem zrobić wyjątek od reguły, być właśnie tym mordulcem, który chodzi po mapie. A też poznajemy dzięki temu wszystkich killerów, bo ja generalnie ograniczałem się do trzech. Ghostface'a, Myersa i w sumie czterech, bo byłby jeszcze i ten, i Huntresski. To ich znam na wylot, jak ty się nimi działa, ale na przykład właśnie tego Demogorgona sobie powiedzmy wylewelowałem, ale tak naprawdę rzadko nim grałem. No sprytne, chłopie. O, ale generasz. Przytunelujemy gościa. Hej, gostek, chcę się zaprzyjaźnić. O, świetnie, paleta. O, trzymasz latarę, jesteś zgubiony, chłopie.
Ty zdychaj, bo on ma ten. On ma latarę, więc ja jemu nie daruję. Doskonale. Znowu latara? To ty też zawiśniesz na zawsze. Nie ma łatwo, latarkowiczu. Nienawidzę latarek, agenci. Doskonale, zginęła. Dobrze. Okej. Jak zejdzie z haka, to go oszczędzę. Trudno, nie udało im się. To się rzadko zdarza, żebym zabił wszystkich surwów. Ale nie, agenci, nie jestem usatysfakcjonowany, ale ewidentnie należało im się. Bo ja ponad wszystko nienawidzę latarek. I jak widzicie, dwa surwy miały latarkę i dostały sobie za to. Ogólnie dzisiaj przeniosłem komputer w nowe miejsce, przez co mogę łatwiej patrzeć na czat, więc w razie czego możecie już pisać, bo ja jestem już bliżej. Trochę przemeblowałem sobie w pokoju.
No i mamy to. Zobaczmy sobie, kogo my tutaj mamy. Bo to jest ktoś od nas. O, Rusek! O, no to lalka ta musi zginąć. Nie, dobra, żartuję. I o ile będzie grała fair play, to nie mam nic do niej. Bo nawet agenci Rusek potrafi grać honorowo. Ruski możliwe, że mówią tak bez sensu. Ale spotkałem ostatnio w grze bardzo honorowego Ruska, który jakby to rzec oddał za mojego bohatera życie. Jestem mu do tego bardzo wdzięczny i bardzo się cieszę, że mogłem go poznać. Myślę, że w tej dziedzinie Rosjanie są takimi pół na pół. Pół ludzi jest nienormalnymi tunelarzami, kamperami i tak dalej. Reszcie, ale ty też kampisz i też tunelujesz. Tak, ale tuneluję tylko tych, którzy mają, którzy są z latarkami, bo szlak mnie jasny trafia. O ile ktoś z czatu chce pograć, to jak najbardziej zapraszam do gierki. Jest tutaj dla nas miejsce. Ja póki co gram killerami, ale będę grał survami. Ja ogólnie agenci grając z killerem. Żywię względem surwów bardzo wielki szacunek.
Widzisz sobie kolego, widzisz. Dlaczego oni go nie ściągają? W sensie ja rozumiem, ja trochę kampię, ale bez jaj, oni zdążyliby go ściągnąć, gdyby chcieli. Czy oni są tak chamscy, że go zostawią? Dobra, kończ dziadu te cierpienia. Przykro się patrzy na taką śmierć. Aj.
Poczekamy, aż rusek zdechnie. No i rusek zdechł. Czemu mam wrażenie, że ta Klaudeta czeka, aż oni pozdychają i będzie mogła uciec z haczem? No, Klaudetko. Czas cię znaleźć i powiesić. Ciekawe, czy ucieknie. Mam taką nadzieję, bo godnie grała. No. I tak ma być. Tak ma być. Jeden ucieka, reszta... No cóż. Raz gracie lepiej, raz gracie gorzej. No co poradzę. Ten od długu zabity, ten od tego łeczka też zabity. Węgłośka zabita. Ej, zobaczcie, ten chłop nie miał zegarka. Nikt tutaj nie miał zegarka, więc ja wszystkich miałem na hita. No to pięknie.
Gramy sobie killerkiem. Ojej, co weźmiemy sobie na grobek tym razem? Chcę zobaczyć, jak ten perk działa. I dla zmyłki. Prawdopodobnie stracę na grobek, bo nikogo nie zabiję, ale zawsze warto to sprawdzić. Ja też, wiecie, ja nie jestem jakimś sadystycznym tym killerem, więc nie miejcie do mnie żalu, że ja kogoś się zabijam bądź nie. Przetrwają najsilniejsi i survival dobrze o tym wiedzą. Jak widzicie, na przykład, grając Ghostface'em, wszyscy mi uciekli. Grając teraz na przykład, wszystkich zabiłem. A dlaczego? Dlatego, że ja po prostu nie tuneluję, tylko po prostu ich nabieram. Ale jak tak widzę, że ktoś ma latarkę, to po prostu szlak mnie jasny trafi. W szczególności frajdę zrobiło mi zabicie Ruska, bo Ruscy to są dziwne przypadki według mnie. No, z jednej strony można by powiedzieć, że są tacy jak my, więc grają fair play, nie? Ale z drugiej strony, kiedy gramy na Rosjanina, to zawsze mamy tunel kampę, no i efekt jest jaki jest. Dlatego ja jej nie pozwoliłem ściągnąć ten fęguski z tego, choć jak lubię fęg, tak nie mogłem jej zdjąć. Nie mogłem pozwolić na zdjęcie jej. Dobra, jedziemy z tym koksem. O, przyjęła hiciora. No chodź tu.
Oni są strasznie głupi.
Ilunia, do niej. Mam cię. Kurde, w krzak walnąłem. Jasny gwint. Jeff, daj się walnąć tym nożem. Nareszcie.